W dniu dzisiejszym na terenie gminy Zelów i miasta Zelów prowadzimy działania Edward. Zwracamy uwagę w szczególności na niechronionych użytkowników dróg, pieszych, rowerzystów. Wspólnie z władzami gminy rozdajemy elementy odblaskowe, kamizelki, opaski, przywieszki. Rozdajemy to osobom dorosłym, ale dzieciom w ramach właśnie prowadzonych tych działań. Kamizelek odblaskowych rozdaliśmy około 200, w sumie elementów odblaskowych było około 300. Pieszy, który nie posiada elementów odblaskowych w obszarze zabudowanym lub poza nim, widoczny jest z odległości 30-40 metrów w światłach mijania. Natomiast jeżeli założy taki element odblaskowy, kamizelkę lub opaskę, widoczny jest z odległości 100-120 metrów. Wtedy kierujący pojazdem ma czas na prawidłową reakcję, zwolnienie, zatrzymanie się. Często takie przypadki mamy na terenie poza obszarem zabudowanym, że pieszy porusza się bez elementów odblaskowych albo niekiedy nawet leży na drodze, gdyż zdarzają się takie sytuacje, że po prostu pieszy był nietrzeźwy. Jeżeli dochodzi do takich sytuacji, posiadając jakikolwiek element odblaskowy, wtedy możemy uniknąć tragedii. Niestety w tym roku mieliśmy takie zdarzenie, że niechroniony uczestnik ruchu drogowego leżał na jezdni, poza obszarem zabudowanym, nie posiadał elementów odblaskowych i doszło właśnie do zdarzenia śmiertelnego. Stąd apel policji do wszystkich niechronionych użytkowników dróg, pieszych, rowerzystów, aby poza obszarem zabudowanym piesi obowiązkowo zakładali kamizelki odblaskowe, jednak w obszarze zabudowanym dla tych wszystkich użytkowników zdrowy rozsądek. Posiadać element odblaskowy będziemy na pewno bezpieczni i zdrowi, cali wrócimy do domu. Liczby niepokoją, wypadki wciąż są zarówno na terenie miasta, jak i na terenie powiatu bełchatowskiego. Stąd też takie działania zarówno na terenie gminy Zelów, ale gmin ościennych również, gdzie takie elementy odblaskowe policjanci rozdają wspólnie z władzami poszczególnych gmin, aby zadbać o to bezpieczeństwo, zadbać o tą prewencję. W szczególności w rozmowach tutaj z mieszkańcami też promujemy właśnie bezpieczny styl życia. Dobrze. Dzień dobry, chciałam zapytać, co pan otrzymał dzisiaj? Dziękuję. Właśnie takiego misia. No, odblaskowego. Tak, odblaskowego do roweru. No pewno, jesień jest, coś się przyda, zawsze się przyda. A dużo pan jeździ na rowerze? No dużo, sporo. A w jakich godzinach? Różnie. Ja jestem na emeryturze, to różnie. Przyda się? Przyda się, przyda. Przyda. Dlaczego warto mieć takie odblaski? No po prostu, żeby mnie nikt nie najechał, bo przecież jeżdżą jak wściekłe niektórzy. No i to wszystko. Ale kamizelka nie trafi w kąt w domu? Obiecuje pani, że będzie pani ją nosić? No, oczywiście. Tylko wnuczki mi się wystraszą, bo powiedzą, o babcia do policji się zapisała. Że pan widocznie jeździ pan po zmroku? Nie, no po zmroku to raczej mało się jeździ. To pan lepiej ale był widoczny. Się jeździ. Żeby pan był lepiej widoczny. Taka kamizelka, od razu proszę założyć, pomogę. Teraz on będzie widoczny i bezpieczny. Nawet jak on będzie musiał kiedyś po zmroku jechać, to proszę ją zakładać. No, może się kiedy zdarzy, no. A jak nie, to domownikowi udostępnić, temu, no, który jeździ. Tam prawie jeżdżą, ci jeżdżą. O. To jest przylepiec, żeby się tak nie podwijała. Super. Dziękuję bardzo. I bezpiecznej jazdy. Tak się nieraz tam wieczorem, ale mało jeżdżę wieczorem, to tak to w dzień się prawie jeździ, nie? No to, no. A tutaj to po mieście tylko, nie wyjeżdża się za miasto, no bo tam... Ale zwłaszcza tam... tak pod wieczór, czy wieczorem warto ją mieć na sobie, czy jakieś odblaski? No tak, no faktycznie zawsze, nie? No bo tam ten to, jak się wieczorem jeździ, to powinien być, tak, nie? Kosztują niewiele w przeliczeniu na zdrowie i życie ludzkie, co tak naprawdę jest bardzo cenne i... niewspółmierne do wydatków, jakie ponieśliśmy dzisiaj przy akcji, które są tak naprawdę minimalnym nakładem, a mogą uratować wiele ludzkich żyć i zdrowie tych najmłodszych, najczęściej uczestników. Tym bardziej warto robić takie akcje, które nie kosztują wiele, a mogą zrobić dużo dobrego. Macie może jeszcze więcej takich pomysłów a propos właśnie propagowania bezpieczeństwa na drodze między innymi? Będziemy się starali jak najwięcej takich akcji organizować w Zelowie, ponieważ sami Państwo wiecie, że Zelów jest specyficzną miejscowością, gdzie jest zamiłowanie do dwóch kółek, do tych poczciwych naszych rowerów. Więc takich akcji myślę, że będzie coraz więcej małych dzieci z przedszkoli, ze szkół podstawowych, z tych najmłodszych klas jest uczestnikami ruchu drogowego. I właśnie tutaj najbardziej musimy o te osoby, o te dzieci zadbać, osoby starsze, które mają problem z poruszaniem się, niejednokrotnie chodząc poboczami.